Stój! Tu na boku w sumie może zostać. Nie może zostać. I musisz się cofnąć, stop. Pójdę sprawdzić, co jest za górką. Gdzie się mogę pakować? Gdzie chcesz, pakuj się do przodu. Siema, co nagrzałe? Siema. Taki latają kluczem, taki latają... Działa. Poczekaj, poczekaj, ale kurwa, dobrze, że mam okulary. Ja, zajebisty. Tak? Kondzio, 5 minut i wyjeżdżamy. Jest idealnie teraz, co? Ej, ale pa, jak one wygłuszają, one są minus 50 decybeli. Ile już wypiliście, co? Łyczka! Na 40 miał być, nie? Już ich się skończył. Autostrady niemieckie, jak ja je uwielbiam. Na ile tu newtów dokręcasz, co? Wszystkie. Na wszystkie, już mówię. To odważnik odpadł. Możliwe, możliwe. A to jakoś bardzo bije, czy jak? Nie, nie, no czuć po prostu. To jest delikatne, wiem, bicie. Możliwe, że mi w***ło po prostu gdzieś odważnik. Mhm. No i kurwa. No przecież, a kiedy wymarzasz ostatnie kółko? Wtedy w sezonie, 2 lata temu. Nie, nie, nie. W ogóle. No. 2 miesiące temu? 3 miesiące? Dlaczego tu w Łodzi macie tak długie światła? Dzisiejszym z Krakowa jedziemy do Gdańska. Zatrzymaliśmy się w Łodzi, gdzie idziemy wspólnie z ekipą na ramen. Te odcinki, bo będzie ich kilka, będą nietypowe. Postaramy się je nieco bardziej na luzie poprowadzić w formie vlogowej, gdzie zobaczycie, jak wspólnie z ekipą organizujemy spot w Gdańsku. Tak jak widzieliście w poprzednim odcinku, w Krakowie udało nam się stworzyć naprawdę duże wydarzenie. Mamy nadzieję, że chociaż połowę z tego uda nam się stworzyć w Trójmieście. Oprócz tego przygotowaliśmy masę aktywności, które tam na miejscu będziemy tworzyć, związanych z japońską motoryzacją. Poznamy mnóstwo ciekawych osób, ich samochody. Pojeździmy po okolicznych drogach oraz organizujemy przynajmniej jedną sesję zdjęciową, której relacje też będziecie mogli zobaczyć. Oglądajcie ten odcinek do końca, bo mamy jeszcze kilka niespodzianek, które się tutaj pojawią. No i cóż, zostawcie suba, lajka i zapraszam Was jak zawsze na film. No to go, idziemy na ten ramen. Idziemy powiedzieć chłopaku. Ej, serio, nie ma sera w Żabce? Nie. Ogólnie nie ma sera. Jo. Samo się zepsuło. Odkręcam. A jak nie odpadł przy 200, to już nie odpadnie. No. Ale się tłoczy i to słychać. Po jedzeniu została nas niemiła niespodzianka. Dwa samochody zastawiły nasze zetki tak, że nie mogły one wyjechać. Krawężnik był niestety dla nich zbyt wysoki. Musieliśmy na szybko coś wykombinować, aby zdążyć odebrać domki w Gdańsku. Ty, ale to można w sumie. Można, ale mówię ci, że... A i teraz tak, mamy jedną część. Patrz. Już to wyciągnąłem. Przygody. Klasycznie. Jaśko. A, ile to waży? O kurde! Już nie będę czekał na debi. Nie tak, tak. To nic, jest, będzie. Ja też. Próbuj. Dobra. No. Teraz można. Tak? Tak. Ja jeszcze nie mogę pojechać.
Teraz możecie przełożyć to na tył. No. Nice. Dobra, damy radę. Tak. Znaczy nic się jeszcze nie stało, ale powoli do tyłu. Dajmy do tyłu bardziej. Do tyłu! Stój, stój! Na prosty kółko, o właśnie, no. I teraz do przodu. Dobra, mamy uwolniony. Okej, na tył. Powoli? Okej, to jest kurde, mało miejsca trochę. No bo no. Czekaj. Jedź! Nice! Falstart był. Jeszcze raz. 3, 2, 1, zanim skrzynia wszędzie, to... Macie tu plakaty? Moje dzieło. Otworzyć musisz. Otwieraj to. Pokaż, no pokaż. Ty k***a. No. Ale nie, ja nie powiem, tylko mówiłem, wiesz. Dobrze to wygląda, co? Oczywiście, lepiej niż na komputerze. Dwa są do rozwieszenia. Zmieniaj to i rozwieszamy. Jak? Ty go takie ładne zrób. Mieliśmy na drive thru jeden powiesić i jeden na drzwiach wejściowych. Nie, no jutro po prostu je zabierzemy, bo jutro mamy mieć wydarzenie. Nie mamy taśmy. Wygląda to okropnie, moim zdaniem. Tak jak miał. Poprawiamy po Wojtku plakat Japonii. Tu na boku w sumie może zostać. Nie może zostać. Ja się tutaj z koordynatorem teraz. Pójdź mi go. Jeszcze daj tutaj taki wielki, długi kawałek na środek. A to już tu? Nie tu! Tu! Ty, ładnie. Kurde, bele. Odpadnie. Nie odpadnie, mówię ci. Wyrobałem się tą naklejkę. Dobrze. Dzięki, Jasiu. Nie ma za co. Udało nam się powiesić plakaty, teraz lecimy do domku, odbieramy domki, zobaczymy jak wyglądają. Pa. Nie, ale tu jest lepiej niż po tej stronie. Nie weź w sumie. Te weźmy. Dobra, próbuj. Przejedziesz, dawaj. I tak jedź, tak jedź. Dużo, przejedziesz. Jak tam? Jest dobrze. Tylko lekko zostało harowane, co? Mało powiedziane. Przebawiłem dyfrem, przebawiłem progiem, zderzakiem, wałem, wszystkim. Wydechem, wydech to przeszurałem po całej długości. To Mateusz się nie odzywa. Ale tak, że mi zatrzymało. O kurwa. Tutaj można próbować. Zmień.
Dobra, to chodź, poinstruujemy cię. Ja nie mogę, to są emocje. Walki. Wystarczy mi jazda moim, chodź, że chodź. I musisz się cofnąć, stop. Dobra, poczekaj. Jeszcze trochę prawo. Dobra, chodź, próbuj. Mamy, to jest widać, że to jest YouTube'owy domek. Kamery są wszędzie. Kamera skierowana centralnie na stóży, bo widać, ile się leje alkoholu. Co to jest za droga? Kajmy sos! A pa, jak chopie zajebiście, kurwa. Człowieku, jak z filmu jesteś teraz? Ej, chłopaki, obudźcie się. Chyba jesteśmy na miejscu. No, mam przeczucie, że jesteśmy blisko. Wiecie co? Pójdę sprawdzić, co jest za górką. Co? Są bunkry? Bunkrów nie ma, ale też jest zajebiście. Tyle było dni do utraty sił, do utraty twór. Tyle